Witaj, z tej strony Barbara. Czy wiesz, że dzieci mają swoje prawa? Dzieci mają te same prawa co dorośli, ale ponieważ nie funkcjonują samodzielnie, to przysługuje im opieka i szczególne traktowanie. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka, jest konwencja o prawach dziecka. Czym jest konwencja? Konwencja to międzynarodowa umowa opisująca prawa dziecka. Jest to dokument, który podpisują państwa i zobowiązują się przestrzegać zapisanych w nim praw. Wszystkim dzieciom przysługują ich prawa i nikt nie może ich im odebrać. Zbiór tych praw jest bardzo szeroki i dotyka sfery osobistej, socjalnej, a nawet ekonomicznej. Obowiązkiem państwa jest dopilnowanie tego, aby prawa wszystkich dzieci były przestrzegane. Ciekawa jestem, czy znasz prawa dzieci. Jeżeli jeszcze ich nie znasz, nic nie szkodzi. Za chwilę przedstawię ci najważniejsze z nich. Oto one. Po pierwsze, dzieci mają prawo do zabawy. To prawo wydaje się oczywiste i nie trzeba go tłumaczyć. Mówię o tym, że dzieci mogą spotykać się z kolegami, grać w piłkę czy korzystać z komputera. Ale czy wiesz, że są na świecie dzieci, które mają bardzo niewiele czasu na zabawę? Prawdopodobnie zastanawiasz się dlaczego. Otóż, dzieci te nie mają czasu na zabawę, gdyż muszą pracować. Pracują nawet wtedy, gdy przypada dzień dziecka, i większość z nich nawet nie wie, że taki dzień istnieje. Dzieci te pracują dlatego, ponieważ ich rodzice nie zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy. Po drugie, dzieci mają prawo do nauki i mogą uczyć się wszystkiego, co je zaciekawi. Mogą czytać książki, oglądać naukowe filmy, korzystać z aplikacji na komputerze pomagającej w nauce. Prawo do nauki oznacza, że każdy powinien mieć możliwość uczenia się tak długo, jak chce. I tak długo, jak pozwalają mu na to jego zdolności i zainteresowania. Dlatego w Polsce szkoła podstawowa jest dla wszystkich obowiązkowa i bezpłatna. Niestety, w niektórych krajach, jak wcześniej powiedziałam, dzieci pracują i nie mają czasu na naukę. I nawet gorzej, gdyż niektóre z nich nie mogą nawet chodzić do szkoły. Na przykład w Turcji chłopcy zamiast się uczyć pracują w polu, a w Nigerii sprzedają na targach ryby złowione przez rodziców. Natomiast dziewczynki opiekują się młodszym rodzeństwem. W Maroku natomiast już dziesięcioletnie dziewczynki tkają dywany i pracują jak dorośli, ale zarabiają dużo mniej. Podobne sytuacje mają miejsce w Indiach, gdzie ośmioletnie dziewczynki zajmują się przędzeniem nici. Pracują od rana do późnego wieczora z krótką przerwą. Dzieci te często nie chodzą do szkoły, nie potrafią czytać, pisać ani liczyć. Może zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje i dlaczego nikt nie pomaga tym dzieciom. Otóż dorośli starają się z całych sił, by udzielić tym dzieciom pomocy. Dlatego na świecie działa wiele organizacji, instytucji pomagających dzieciom, którym żyje się bardzo trudno. Niektóre z tych organizacji to na przykład UNICEF, Komitet Ochrony Praw Dziecka, czy też Rzecznik Praw Dziecka. Po trzecie, Dzieci mają prawo do dostępu do informacji. Prawo to mówi o swobodzie poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju. Ale tutaj występują pewne wyjątki. Dzieci nie mogą wyszukiwać informacji, które nie są odpowiednie do ich wieku. Po czwarte. Dzieci mają prawo do prywatności i do tajemnicy korespondencji. Co to znaczy prywatność? Otóż prywatne jest wszystko to, co jest osobiste zarówno rzeczy mieszkanie, jak również sprawy prywatne i rodzinne. Prawo do tajemnicy korespondencji oznacza, że nikt bez zgody dziecka nie powinien czytać jego listów, karteczek, pamiętników, SMSów czy też maili. Dziecko powinno mieć możliwość zaszycia się w pokoju, gdy akurat jest nie w sosie, albo gdy chce po prostu poczytać książkę. Z drugiej strony Czasem dorośli muszą interweniować, gdy na przykład ich dziecko wpadło w złe towarzystwo. Może się zdarzyć, że przeczytają list takiego dziecka albo zabronią mu z kimś się spotykać i to będzie ok, bo najważniejsze na świecie jest dobro dziecka. Dzieci mają prawo do wypoczynku i do czasu wolnego. Mają prawo do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym. Oznacza to, że dziecko ma prawo również samo wybierać, z kim będzie się bawić. Mówi o tym artykuł 31 Konwencji o Prawach Dziecka. Przypomnę, że Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa zawierająca zbiór praw dotyczących dzieci z całego świata. Konwencja została przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ, i podpisana 20 listopada 1989 roku. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. Polska podpisała konwencję o prawach dziecka 7 lipca 1991 roku. I od tego momentu jej przepisy obowiązują także w Polsce. Po szóste. Dzieci mają prawo do ochrony i do życia bez przemocy. Czyli jeżeli ktoś wyśmiewa, straszy, rzuca w dziecko kamieniami czy też bije je, oznacza to, że łamie prawa dziecka do bezpiecznego życia. Znęcanie się nad dziećmi jest karane. Nie wolno też znęcać się psychicznie, to znaczy systematycznie dokuczać dziecku, poniżać go, wyśmiewać lub też obrażać. Jeżeli coś takiego ma miejsce, dziecko natychmiast powinno się zwrócić o pomoc do zaufanego dorosłego. Wiele osób może wyciągnąć do dziecka pomocną dłoń. Są to oczywiście rodzice, ale także wychowawca klasy, policjant, lekarz, dyrektor szkoły, czy też pedagog szkolny. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nikt nie chce pomóc dziecku, ani rodzice, ani nauczyciele, może ono zgłosić przypadek naruszenia swoich praw do Rzecznika Praw Dziecka, lub nawet bezpośrednio do sądu. Myślę, że teraz już rozumiesz, dlaczego powstała konwencja o prawach dziecka. Dzięki niej każde dziecko bez wyjątku. Bez względu na to, kim jest, gdzie mieszka, czym się zajmują jego rodzice, jakim mówi językiem, jaką wyznaje religię, jaką ma płeć, jaka jest jego kultura, czy jest w pełni sprawne, czy też nie, bogate czy biedne, ma takie same specjalne prawa wymienione w konwencji. I to już wszystko, co przygotowałam dla ciebie na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i mam wielką prośbę. Jeżeli spodobał Ci się ten film, daj mi proszę dużego lajka i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!